Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam coś bardzo fundamentalnego, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, rozwój osobisty i rozwój świadomości. Mianowicie chodzi o koncepcję świadomości, o zrozumienie tego, czym jest świadomość. Jeżeli jesteście początkujący, to być może nie zdawaliście sobie z tego sprawy, ale świadomość jest czymś nienamacalnym, czymś niesubstancjonalnym, czymś, czego nie do końca jesteśmy w stanie się złapać, czymś, czego nie jesteśmy w stanie uchwycić i do czego nie jesteśmy w stanie się przywiązać ani nawet odnieść. Na co dzień używamy słowa świadomość bardzo powierzchownie, traktujemy to słowo za pewnik. Uznajemy, że świadomość po prostu jest, że my jesteśmy świadomi, że jak idziemy spać, to jesteśmy nieświadomi, że jak funkcjonujemy na co dzień, to jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wokół nas, jesteśmy świadomi tego, co mówią do nas inni ludzie. Po prostu świadomość jest dla nas jak czubek nosa. Cały czas ją widzimy i dlatego ją pomijamy. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, jak rozumiemy świadomość, i to, czym jest świadomość nie do końca jest prawdziwe. Podam wam taki przykład. Pewnie nieraz mieliście taką sytuację, gdy wsiadaliście do samochodu, jechaliście jakiś odcinek drogi i byliście świadomi tego, jak prowadzicie samochód, i nagle nic z tego nizowego pojawiacie się. Na miejscu docelowym. I zastanawiacie się, cholera, jak szybko tu dojechałem? Jak szybko się przemieściłem? Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to szybko minęło. A no to dlatego, bo tą początkową fazę jazdy zazwyczaj jesteśmy jej świadomi, ale potem włącza nam się autopilot i zasypiamy, odpływamy w krainę. Marzeń, myśli, koncepcji, no i tak automatycznie, po prostu rutynowo dojeżdżamy, do, dojeżdżamy na miejsce. Albo nieraz zdarzało Wam się z kimś rozmawiać i tak słuchacie drugiej osoby, ona mówi, 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 i nagle nie słuchacie jej, tylko zaczynacie myśleć. Zaczynacie myśleć o tym, co ta osoba mówi, a najlepsze że zaczynacie myśleć co odpowiedzieć tej osobie w trakcie gdy ona mówi więc nie słuchajcie tego co ona mówi albo może mieliście taką sytuację gdy wstawaliście rano nie wyspani szliście do kuchni zrobić sobie kawę w głowie wam się kręciło i tak po prostu zaczynaliście swój dzień na autopilocie i tak funkcjonowaliście przez połowę dnia nie zdając sobie sprawy z tego że nie jesteście do końca przytomni. Założę się, że mieliście takie sytuacje i to nie raz. I to nie jest problem w tym, że odpływamy w krainę myśli, fantazji czy wyobrażeń. Problem polega na tym, że nam się cały czas wydaje, że my jesteśmy świadomi tego, co dzieje się wokół nas, ale nie zwracamy uwagi na to, jak często odpływamy w krainę naszych koncepcji. Ile razy zdarzyło ci się mieć w głowie jakieś przekonanie, jakąś wizję dotyczącą przyszłości, tego co się za chwilę wydarzy, albo jakąś koncepcję na temat drugiego człowieka, drugiej osoby? I potem okazywało się, że ta myśl, ta koncepcja jest niewłaściwa, jest nieprawdziwa. Odbywałeś jakąś podróż, miałeś jakąś wizję, a nagle wszystko się zmieniało i musiałeś się dostosowywać do okoliczności. Wydaje nam się, że na co dzień jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wokół nas. Ale tak naprawdę ta świadomość podmienia się pod postacią naszych koncepcji, zamienia się w koncepcję. Nam się wydaje, że jesteśmy świadomi, ale tak naprawdę fantazujemy na co dzień, odpływamy, żyjemy jak automaty zahipnotyzowane jak mechaniczne roboty, które bardzo mechanicznie reagują na to, co się dzieje wokół nas. Dlatego koncepcja świadomości jest tak bardzo ważna. Przede wszystkim warto jest zadać sobie pytanie, co to jest świadomość? I jak ja rozumiem świadomość? I teraz otwórz swój, swój umysł na taką możliwość, że koncepcja świadomości, jaką masz, nie jest świadomością. Otwórz swój umysł na taką możliwość, że nie masz pojęcia, nie masz bladego pojęcia o tym, czym jest świadomość. I dlaczego od tego zacząć? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ bez tego nigdy się nie rozwiniesz na polu duchowym i nigdy nie osiągniesz takiego poziomu, w którym będzie ci komfortowo z tym, że nie wiesz. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, ponieważ w rozwoju duchowym ludzie mają taką tendencję, że zaczerpują koncepcje, słuchają nauczycieli, Czytają książki i wydaje im się, że dokądś dążą, że się rozwijają, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że ten rozwój to jest tylko fantazjowanie, tylko wyobrażanie sobie czegoś. A to, co jest fundamentalne, to, co jest prawdziwe, nie jest odkrywane, nie jest badane. Rozwój świadomości, rozwój duchowy, dla mnie osobiście to jest to samo. To jest jedno i to samo. I teraz, jeżeli ktoś nie rozumie tego, czym jest świadomość, to nie rozumie tego, czym jest duchowość. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, czym jest świadomość, to nigdy nie zrozumie tego, czym jest medytacja, nigdy nie zrozumie tego, czym jest uważność, w ogóle nie będzie miał pojęcia o oświeceniu i nigdy tak naprawdę nie posiądzie pewnego stopnia samodzielności. W dążeniu do wewnętrznego rozwoju. Zawsze będziesz uzależniony od tego, co ktoś ci powie, zawsze będziesz uzależniony od czegokolwiek z zewnątrz. Teraz opowiem ci, czym jest świadomość, ale chciałbym, żebyś nie brał tych słów, które ja będę wypowiadał, za pewnik, tylko w trakcie Twojego rozwoju, w trakcie gdy będziesz Pracował na co? Gdy będziesz medytował, zacznij to badać i obserwować. Świadomość jest niczym. Świadomość to jest pustka w Twojej głowie, z której pojawia się całe doświadczenie. Świadomość to jest to z tyłu Twojej głowy, co obserwuje to, co jest. Świadomość to jest coś, czym ty sam jako ego nie jesteś. Jest to coś, co jest ponad tobą, co obserwuje to wszystko, co się dzieje w twoim życiu. I teraz jak możemy to zbadać, jak możemy do tego dojść, jak możemy to zakotwiczyć w życiu, jak możemy żyć z tego poziomu? Przede wszystkim co nam to daje? Ano to, że badając i eksplorując świadomość Możesz poznać prawdę na temat samego siebie. Niekonceptualną, ponadczasową prawdę, która jest tam cały czas w tobie wieczna i cały czas widzi to wszystko, co się dzieje. Podstawową praktyką, która pozwala rozwijać i poszerzać swoją świadomość, to jest medytacja. Medytacja polega na tym, aby siąść samemu ze sobą. Najlepiej w ciszy, gdy nas nic nie rozprasza, zamykamy oczy i obserwujemy to, co się dzieje. Obserwujemy ciemność przed oczami, obserwujemy myśli w naszej głowie, obserwujemy uczucia w ciele, wszystkie doznania cały czas obserwujemy. I ta obserwacja, ta czujna obserwacja zaczyna budzić świadomość. Czyli to, co jest w tobie niekonceptualne, co obserwuje to wszystko, co widzi to wszystko. Uważna, czujna obserwacja. I tak jak możesz zauważyć, koncepcje nie mają tutaj zbyt wiele do powiedzenia, bo co innego jest widzieć coś, co innego jest obserwować coś, a czym innym jest mieć koncepcję na ten temat. Jeżeli Spojrzysz na swoją rękę, to możesz zaobserwować, że masz koncepcję na temat tej ręki. W ogóle, jak obserwujesz obiekty wokół ciebie, to możesz zauważyć, że umysł zatrzymuje się na konturach obiektów, bo już te obiekty zna, ma jakąś koncepcję na temat tych obiektów. Gdybyś nie miał koncepcji na temat obiektów, to nie byłbyś w stanie wyróżniać ich z Twojego doświadczenia. Jesteśmy dosłownie zaprogramowani, żeby widzieć poszczególne obiekty jako osobne elementy rzeczywistości. Teraz otwórz swój umysł na taką możliwość, że rzeczywistość, cała totalna rzeczywistość, nie składa się z pojedynczych elementów. W ogóle nie ma żadnych granic pomiędzy obiektami. Nie istnieją żadne fundamentalne granice rzeczywistości. Istnieje tylko jedna nieskończona rzeczywistość. I z tej rzeczywistości wyrasta nasz umysł, który jest uwarunkowany, i poprzez koncepcję zaczyna nazywać te obiekty. To jest. notes. Tutaj mam telefon, w ręce trzymam mikrofon, mam okulary, tak? Na głowie. Czasami powiem coś tak, czasami powiem coś inaczej, czasami mówię ładnie, czasami się przejęzyczę. Te wszystkie zjawiska są uwarunkowaniami naszego umysłu. I to, że ty to widzisz, to, że ty to oceniasz, to nie jest świadomość. Świadomość to jest to, co widzi to, że ty coś obserwujesz i oceniasz. Dlatego. Tak bardzo ważna jest praktyka medytacji. Bez głębokiej praktyki medytacji ciężko jest uchwycić to, czym jest świadomość. I to daje największą satysfakcję, gdy siedzisz sam ze sobą, gdy ćwiczysz tą uważną obserwację, gdy rozwijasz tą świadomość, gdy ona w tobie dojrzewa i nagle dochodzisz do takiego momentu, w którym masz czyste percepcje i zmysły. Twój umysł nie ocenia tak bardzo i zaczynasz mieć takie luki w Twoim umyśle, takie mikroluki, z, który, z których wyłania się czysta obserwacja i czysta świadomość, czysta uważność. I teraz, im częstsze te luki, im częstsze te luki w Twojej głowie, tym większą świadomość zaczynasz mieć. Na początku to się wydaje dziwne. To trochę tak, jakbyś nie myślał, albo zawieszał się w... w swojej głowie, albo w pustce. Na początku mogą pojawiać się różne dziwne stany w umyśle. Ale po pewnym czasie ta świadomość zaczyna dojrzewać i zaczyna przynosić pewien rodzaj błogiego spokoju, pewien rodzaj harmonii. Pewien rodzaj klarowności, czystości, trzeźwości. Jak się praktykuje, 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 przychodzi błogość, przychodzi bezwarunkowa miłość, przychodzą wszystkie te uczucia wyższe, do których taki przeciętny człowiek raczej nie ma dostępu. Czasami się zdarzają takie momenty, gdy. Mamy jakieś takie przebłyski czy, czy, czy otwarcie umysłu, ale one są sporadyczne i często są uwarunkowane jakimiś wydarzeniami. Natomiast czysta, nieporuszona, bezwzględna, nieuwarunkowana, czysta świadomość jest czymś najpiękniejszym, co człowiek może odkryć. Teraz praktyka w rozwoju świadomości, niesie ze sobą pewne niuanse. Przede wszystkim zaczynamy odklejać się od swojego ego. Czyli zaczynamy widzieć, że umysł sobie gdzieś tam siedzi z tyłu albo z boku, a my nim nie jesteśmy, bo my jesteśmy tym, który widzi ten umysł i zaczyna znikać identyfikacja z umysłem. To połączenie ja jestem umysłem, zaczyna się rozpuszczać. Ja, mi, moje, mnie, to dotyczy mnie. Wszystkie te takie koncepcje, to zaczyna się rozpływać i rozpuszczać. I cały ten bagaż niepokoju wytworzonego w umyśle, który jest fikcyjny, cały ten ciężar, całe to napięcie również zaczyna odpadać. Umysł zaczyna odpuszczać. I przychodzi taki moment, gdy umysł zaczyna zapadać się sam w sobie dzięki tej praktyce. Na początku ona jest wysiłkowa, bo trzeba cały czas obserwować, 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 ale w pewnym momencie ta obserwacja zapada się w siebie i ta praktyka medytacji, która na początku przypomina koncentrację i wysiłkowość, przestaje być czymś, na czym się skupiamy. Tylko stajesz się czymś bezwysiłkowym i stajesz się pewnego rodzaju rozpoznaniem, że ty, jako istota istnienia, jesteś tą świadomością, która cały czas tutaj jest. Jesteś tym, co badałeś. Jesteś tym, właściwie od czego całe życie uciekasz. I sam ten moment nazywa się oświeceniem. To jest moment, kiedy uwaga zapada się sama w sobie, kiedy umysł zapada się sam w sobie, dochodzi do takiego mega, co czasami jest tak euforyczne. Nieraz towarzyszy temu lęk przed śmiercią, takie poczucie, jakbyś się zapadł, albo poczucie, że granice nagle znikają przed tobą. Jest taki moment totalnego olśnienia, totalnego zachwytu, totalnego rozpoznania. Takiej jasności, totalnej jasności. Jakby ci ktoś światło w głowie zapalił. Ja to mówię metaforycznie, ale. No. Pff, mniej więcej tak to wygląda. I tak bardzo ważne jest badanie tego, obserwowanie, medytacja, kontemplacja. Ponieważ jak ja ci to mówię i ty to słyszysz. To, to może do ciebie nie dotrzeć. Do, te, do ciebie dotrze sama teoria. Moje słowa do ciebie dotrą. I Twój umysł, który będzie je interpretował zamiast słuchać mnie. Ale jak zaczniesz to badać i obserwować, i naprawdę postawisz to jako numer jeden, najważniejszy cel na Twojej ścieżce duchowej, bo to powinien być najważniejszy cel na Twojej duchowej ścieżce. Jak dojdziesz już do tego momentu. Oświecenia, o którym mówiłem przed chwilą, to nie będziesz miał już dużej wątpliwości, jeżeli chodzi o Twój rozwój duchowy. Po prostu posiądziesz pewien rodzaj absolutnego zrozumienia. Jest to zrozumienie poza słowami, poza znaczeniami, poza koncepcjami. Będzie to po prostu. No nie po prostu. Kosmiczny wgląd w siebie. I oczywiście można to rozwijać dalej, można to pogłębiać, pracować na sobą w życiu codziennym. Bo poza rozwojem świadomości można też uczyć się życia, po prostu jak funkcjonować w życiu. Można się uczyć zasad odżywiania, treningu. Inteligencji finansowej możesz się dalej rozwijać w każdej dziedzinie Twojego życia, ale to jedno zagadnienie to po prostu powinieneś opanować do perfekcji. Jak to opanujesz do perfekcji, to nikt, kto miałby Ci sprzedać jakąkolwiek duchową teorię, nie wciśnie Ci kitu. Po prostu będziesz widział. Tą absolutną prawdę, poza jakimikolwiek złudzeniami. To tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Dzięki serdeczne za wysłuchanie. Jeżeli Cię ci spodobało, zostaw łapę w górę. Napisz komentarz i widzimy się w kolejnym nagraniu, w serii, w której wejdziemy na wyżyny rozwoju duchowego. Żartuję, taka metafora. Pomyślałem, że to wideo może być ważne dla osób początkujących, które są trochę pogubione w teorii. Ja sam nagrałem bardzo dużo filmów. W tej chwili wydaje mi się, że na moim kanale jest trochę chaos i pomyślałem, że warto byłoby się cofnąć i zacząć po prostu od początku. Ostatnio nagrywałem o medytacji, teraz myślę, że temat świadomości będzie ważny. W przyszłości wrócę jeszcze do mechanizmów obronnych ego. Um, I po kolei będziemy omawiać te kwestie. Trochę idę po rozdziałach w mojej książce. Tak to ułożyłem w swojej książce, która mam nadzieję pojawi się nie niebawem. Niebawem.